Sylwestrowa zabawa zbliża się wielkimi krokami. Poza strojami, makijażem oraz dobrym humorem należy także pamiętać o bezpieczeństwie. Straż Miejska w Grudziądzu przypomina o rozważnej zabawie, zwłaszcza o północy. Materiały pirotechniczne bez ograniczenia można używać w Sylwestra i w Nowy Rok, czyli już, tuż, tuż. W pozostałe dni roku na indywidualną zgodę pana prezydenta. Za złamanie tego zakazu grozi grzywna w wysokości nawet do 500 zł. W przypadku, kiedy strażnicy ujawniają osoby nieletnie, małoletnie, które się posługują materiałami pirotechnicznymi, za każdym razem odprowadzamy do domu i informujemy Komendę Miejską Policji w specjalnej notatce, że osoba nieletnia, małoletnia posługiwała się materiałami pirotechnicznymi. Kary dotyczą również sprzedawców. Do 2 lat więzienia jest sprzedaż materiałów pirotechnicznych osobom niepełnoletnim. To tutaj z kolei uwaga do sprzedawców, żeby na to zwracali uwagę. Ważne, aby zakupione przez nas materiały pirotechniczne posiadały instrukcje obsługi w języku polskim. Zdarzało się, znaczy w Polsce zdarza się co roku, w Grudziądzu zdarzało się, że przy użyciu materiałów pirotechnicznych powstały różne rany, uszkodzenia ciała i byle jak już coś takiego, byle były jak najmniejsze. Dowiadujemy się jednak, że z roku na rok bezpieczeństwo i odpowiedzialność wśród mieszkańców miasta rośnie. Nie ma takich kanonad, takiego biegania za mieszkańcami, podrzucania im pod nogi, wrzucania do klatek schodowych, straszenia zwierząt, co w latach ubiegłych się zdarzało i było jedną z większych problemów. Przestrzegajmy wspomnianych zasad, aby nowy rok był szczęśliwy i nie rozpoczął się dla nas czy naszych najbliższych nieszczęściem. W noc sylwestrową warto pomyśleć o naszych zwierzętach, dla których wystrzał fajerwerek to ogromny stres, a często śmierć z powodu przerażenia. Słysząc czy widząc fajerwerki, zwierzęta wpadają w panikę, przez co mogą zachowywać się nieprzewidywalnie. Przerażające jest to, że kiedy jest taki wesoły okres nocy sylwestrowej, witamy nowy rok, a zwierzęta cierpią w ten dzień, albo nawet wcześniej, albo też po. Nie wszystkie zwierzęta boją się wystrzału petard. Skutki tego zjawiska odczuwalne mogą być jednak dopiero w przyszłości. Powinniśmy brać pod uwagę to, że pies w przyszłości może zacząć się bać. Psy, które są starsze, bardziej reagują na dźwięki nieznane i boją się właśnie takich nagłych, niezrozumianych dla nich wybuchów. Nie ma również reguły, które zwierzę boi się bardziej. Pewne jest, że reagują inaczej. Przykładem jest stres ukazany na przykładzie psa i kota. Psy bardziej nam pokazują, że się boją. Koty chowają swoje emocje i na przykład chowają się w szafkach, a psy bardzo się stresują, pokazując nam to. Na przykład ziajają mocno albo nadmiernie ziewają, co jest taki odruch. Bardziej ludzie myślą, że pies na przykład jest śpiący albo senny. To jest nieprawda, to jest po prostu stres. Co roku pojawiają się akcje zachęcające ludzi do rezygnowania z tradycji głośnego wchodzenia w nowy rok. Prowadzone są przez schroniska i organizacje prozwierzęce. Włączają się do nich także parki narodowe oraz weterynarze.